Na pewno to nie był szczyt moich możliwości, no ale cóż, takie są rajdy. Generalnie fajny rajd, piękna pogoda. Ja się cieszę, że udało mi się przejechać bez większych błędów. Co prawda moje tempo na niektórych odcinkach było dobre, a na niektórych było złe. Ale to wydaje mi się, że gdzieś z tyłu głowy coś tam gdzieś siedzi, więc muszę nad tym popracować. No i co? Generalnie stawka samochodów R5 jest tak duża, jest super rywalizacja. Miko, naprawdę świetna robota. W pierwszym starcie, można powiedzieć, w Polsce samochodem klasy R5 zrobił genialną robotę, więc naprawdę będzie w tym roku co robić aż do ostatniego metra sezonu. Jako że startujesz też w Mistrzostwach Europy, masz teraz pierwszą okazję do porównania i do oceny tego nowego pomysłu ze skróconymi rajdami. Jesteśmy na mecie takiej imprezy. Jak to oceniasz? Myślę, że tutaj ciężko dokładnie się wypowiedzieć. Dla mnie troszeczkę za krótko. Mam wrażenie, że jeszcze jedna pętla by się przydała. Osobiście mam takie zdanie, że właśnie troszeczkę za krótko. Wolałbym dłuższe odcinki, dłuższe rajdy, ale wiem, że to jest bardzo drogi sport, więc tutaj jest ukłon też w stronę innych zawodników, którzy po prostu mają gdzieś tam problem z budżetem. I przez to jesteśmy w stanie się tutaj wszyscy zebrać i świetnie się bawić, no bo o to w tym chodzi.